Paweł Kowal. Dzień dobry, Koalicja Obywatelska. Już wsiada do mnie do auta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pasy poproszę. Koniecznie. Koniecznie. Właśnie tutaj sobie przeglądamy prasę. O wschodzie dzisiaj niewiele. Jedyne, co znalazłam, to proszę tutaj tak ekspertka do spraw bezpieczeństwa, Justyna Gotkowska, NATO silne jak nigdy. I o tym pewnie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw może o tych relacjach polsko-ukraińskich, bo dzisiaj protest rolników. Podobno już blokują ulicę. Ja jechałam dosyć wcześnie tutaj, więc jeszcze nie widziałam, ale na pewno musimy poruszać się ostrożnie. Pan powiedział takie zdanie, nie oceniajmy relacji Polski z Ukrainą po blokadach. To na pewno, znaczy bo pierwszy, to nie jest... pierwszy fakt podstawowy, że mamy okazję o tym porozmawiać, blokady są w całej Europie dzisiaj. Tak. Dlatego, że spadły ceny sprzedaży zboża, a spadły, ponieważ jest... Rosja sprzedaje kradzione, Rosja sprzedaje zaniżone. Ponieważ sprzedawane jest też zboże z Ameryki Południowej, ponieważ są dobre plony i będzie tego zboża jeszcze więcej, wszyscy to już biorą pod uwagę. Więc rynek rolny jest rynkiem w naturalny sposób bardzo regulowanym w Europie, w Unii Europejskiej, no więc w związku z tym w takich sytuacjach nie jest konkurencyjny. To są dość proste rzeczy, zjawiska i one w sumie z Ukrainą to nie mają tak wiele wspólnego. Mhm. Rolnicy szukają form protestu, żeby zwrócić uwagę na ten problem. To jest też normalne. Od kiedy się zajmuję polityką, zawsze były protesty rolników. Mhm. Czy pamięta pani sytuację, kiedy nie było? Zawsze były, gdzieś protestowali, to jest tak. Stały element przecież. No i teraz trzeba wyjść naprzeciw rolnikom, bo to jest zadanie państwa w Unii Europejskiej, czyli znaleźć sposób, żeby im pomóc poprzez kredyty, poprzez dodatkowe. Ale czy to są rozmowy, które zmienią sytuację? To są rozmowy, które powinny się odbywać w Warszawie czy w Brukseli? One się powinny rozbywać w różnych miejscach, w tym sensie, znaczy w sensie, że dotyczą różnych spraw, dotyczą relacji wewnątrz Unii Europejskiej, no bo są przecież też tacy w Unii Europejskiej, takie państwa, dla których jest dobrze, jeżeli zboże jest tańsze, bo nie produkują sami zboża, czyli kupują, no to wtedy wiadomo, jest dla nich dobrze. Więc po prostu trzeba pogodzić przede wszystkim rację wewnątrz Unii Europejskiej. Potem pomóc tym, którzy tracą i to nie jest nic nadzwyczajnego, bo i wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza i Unia Europejska, no nie wiem, pewnie setki razy pomagały rolnikom, a rolnicy mają prawo do protestu, wyrażania swojej ekspresji i niezadowolenia, no i też to robią, tylko żebyśmy to wszystko właściwie rozumieli, bo takie proste połączenie tego z Ukrainą jest w sumie, jeżeli tak włączymy zdrowy rozsądek, nie takie oczywiste. No wiem, tylko że z drugiej strony żyjemy w czasach, że oprócz informacji mamy dezinformację i myślę, że Rosja umiejętnie wykorzystuje ten konflikt, który między Polską a Ukrainą na tle zboża, na tle tego, co się dzieje na granicy. Tutaj można zbudować całą historię wokół, prawda? Jest oczywiście też tak, że Polska i Ukraina są państwa o podobnej strukturze, Ukraina będzie wchodziła do Unii, już część rozwiązań obowiązuje, czyli będzie tak w kontekście relacji polsko-ukraińskich, że stale będą się pojawiały jakieś problemy, jak to przy państwach, które są ze sobą blisko powiązane gospodarczo. Tylko, że taki mój podstawowy przekaz, nie patrzmy na to w kategoriach nieszczęścia, bo dla Polski to raczej oznacza szansę. To znaczy, jeżeli to będzie tak, że Ukraina nie przegra wojny, wyjdzie z niej zwycięsko, będzie wchodziła do Unii, no to ja na co dzień czytam raporty w tej sprawie i widzę, co w nich jest. W większości sektorów gospodarki Polska będzie zyskiwała. To jest z wyjątkiem kilku elementów produkcji rolnej, gdzie Ukraina ma po prostu lepsze warunki i gdzie będzie konkurencyjna wobec Polski, to my będziemy zyskiwali. Wystarczy popatrzeć dzisiaj na strukturę handlu, żeby widzieć, że już dzisiaj my więcej sprzedajemy tam niż kupujemy. Powiedzieć więcej to nic nie powiedzieć, bo dużo więcej. To jest już ponad 11 miliardów euro. To jest mnóstwo nieoczekiwanych produktów. Ja byłem teraz, no byłem aż pod Donieckiem, tak, w Donieckim obwodzie. Przejechałem, przystając na stacjach benzynowych przez całą Ukrainę. Przecież jeżeli ktoś kupuje pistacje
polskie pistacje, no też kupione gdzieś na zewnątrz, zablokowane, wysłane, to są polskie miejsca pracy. Mhm. I dlatego rząd oczywiście jest zawsze w takiej sytuacji, że musi godzić te wszystkie racje. Dlatego premier tak mówił o tym, że przecież zamknięcie granicy to nic nie rozwiązuje. No dobrze, ale co dzisiejszy protest, oprócz tego, że tutaj będziemy mieli zakorkowane miasto, oprócz tego, że we wszystkich mediach rolnicy się pojawią na pasku, co takiego dzisiaj może się zmienić w kwestii tego konfliktu? Czy to wyjście na ulicę, ten kolejny przyjazd do stolicy rolników, dzisiaj ma być ich 150 tysięcy, tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy, czyli dużo więcej. Czy to przyniesie jakiś efekt? Czy to będzie jakiś krok do przodu? Czy na razie musimy cały czas być świadkami tych protestów, kolejnych i kolejnych, po to, żeby bańka pękła? Nie będę udawał, że jestem w tym procesie negocjacji z rolnikami, bo to prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i lepiej, żebym ja tego jakoś tak szczegółowo nie komentował co do szczegółowych postulatów. Ale tak jak powiedziałem, każda z tych spraw musi mieć swoją miarę. Jest faktycznie tak, że jest protest, jest problem w niektórych sektorach produkcji. Ten problem ma charakter już w tej chwili ogólnounijny. Mhm. Mamy wspólny rynek, trzeba go chronić. Ochrona rynku nie jest niczym nadzwyczajnym. To znaczy, że trzeba czasem zastosować specjalne rozwiązania. Kupić, wyeksportować dodatkowe zboże, nadwyżkę. Znajdzie się na to sposób i wiem, że instytucje europejskie wiedzą, jak to robić. Polski rząd, premier, minister rolnictwa też wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Szczególnie, że gdzieś na świecie zboże przecież jest potrzebne też na koniec. To nie jest tak, że wszędzie jest tego zboża za dużo. Tego zboża jest po prostu za dużo dzisiaj na rynku europejskim. I ma niską cenę i trzeba chronić nasz sektor produkcji zboża. I na tym się skupiam. Temat aborcji rozgrzał znowu do czerwoności na pewno damską część naszego społeczeństwa, ale przypuszczam, że nie tylko. Mówi się, że decyzja Szymona Hołowni o tym, że temat wróci dopiero w okolicach 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów, sprawił, że pojawiają się już komentarze, że Polska 2050 z tą zmianą pójdzie na dno, bo kobiety czekają już 4 miesiące. Byłem tak wkręcony w inne rzeczy, że dopiero teraz przeczytałem przed wejściem. Jest kilka partii w koalicji. Każda z nich szła ze swoim programem. Nasz program był jasny i było oczywiste, no przynajmniej od protestów kobiet, że ustawa zostanie zmieniona i ustawa zostanie zmieniona. Znajdzie się na to polityczny sposób i więcej też nie chcę komentować akurat tego, bo po prostu nie wiem, na jakim etapie są rozmowy wewnątrz koalicji, ale to, co mogę powiedzieć, nasze stanowisko jest jasne, jednoznaczne, nabroił PiS, kombinując przy ustawie aborcyjnej oraz jeszcze dodatkowo poprzez Trybunał Konstytucyjny, który też był pisowski. Było jasne w kampanii wyborczej, że to jest jeden z głównych motywów zmiany, że ludzie chcą liberalizacji tej ustawy. I to nie chodzi o to, co ktoś indywidualnie uważa, bo wielu posłów, każdy ma pewnie swoje indywidualne zdanie, ale parlament pracuje w taki sposób, że w końcu trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie i ta zmiana przyjdzie. Ono będzie jakimś kompromisem pomiędzy pewnie... No tak, ale Polki zaufały. Polki poszły na wybory i Polki nie chcą dłużej czekać. To miał być temat, który miał być poruszony w Sejmie w tym tygodniu. Teraz okazuje się, że 11, bo to lepszy czas, żeby przed wyborami, przed pierwszą turą nie robić grubszej dyskusji. Ja mogę tylko powiedzieć, że my to wiemy jako Koalicja Obywatelska. Mamy być spokojne? To było twarde zobowiązanie, ono będzie zrealizowane. A koalicja, resztę po prostu... No tak, tylko wszystko, pytanie kiedy, bo Polki nie czują się bezpiecznie, nie czują się bezpiecznie w kwestii tego prawa aborcyjnego, tak samo jak nie czują się bezpiecznie na ulicach po tym, co się stało w Warszawie ostatnio. W takim szczegółowym ujęciu, to po prostu nie wiem, na czym polegają te zmiany w kalendarzu Sejmu, bo dopiero wróciłem, więc nie chcę tutaj... Nie wiem tego w żaden sposób komentować, żeby czegoś nie zepsuć. Jestem pewien, że i premier, i osoby, które za to odpowiadają, i marszałek Wielichowska, i marszałek Niedziela, one są zdeterminowane, żeby doprowadzić do zmiany zgodnie z obietnicą wyborczą. Na tej Ukrainie pan był dłuższą chwilę? Byłem 4 dni. Chciałem, ponieważ często to komentuję, uważam, że wtedy trzeba mieć taką też swoją osobistą obserwację oprócz wiedzy eksperckiej. Więc trochę byłem w Kijowie, spotykałem się z szefem parlamentu, z wicepremierami, z licznymi politykami różnych szczebli. Potem pojechałem do Charkowa. Chciałem zobaczyć, jak wygląda Charków, szczególnie, że
jest dzisiaj takim miastem zagrożonym szczególnie przez Rosję. Byłem też na polskim cmentarzu katyńskim, który został zniszczony w czasie ataków rosyjskich. Chciałem podziękować paniom, jest tam pani Tatiana i Natalia Zubar, którą znam od lat, które po prostu dla mnie to bardzo urzeka, że mają taką postawę, że jako Ukrainki pilnują tego polskiego cmentarza, informują świat o zniszczeniach. Potem pojechałem w okolice Iziuma zobaczyć, jak wygląda Izium po zniszczeniach wojennych, i to muszę powiedzieć, robi ogromne wrażenie. Mam dużą dokumentację fotograficzną. Uważam, że moją rolą jest też informować, pokazywać, co tam się dzieje, co tam realnie, do czego tam doszło. Tam są zniszczenia wojenne. Widziałem różne tereny objęte wojną na świecie i te zniszczenia wojenne zrobiły na mnie największe wrażenie. To znaczy Izium, okoliczne wsie, praktycznie nie ma kamienia na kamieniu, gdzieś w ruinach błąkają się małe grupy, często dzieciaków, młodzieży. To jest wszystko straszliwe. Potem pojechałem bliżej linii frontu, tak żeby zobaczyć, jak żołnierze pracują na miejscu. Porozmawiałem, miałem okazję taką porozmawiać z dowódcami, także z żołnierzami w okopach. To jest bardzo ważne w takich sytuacjach, żeby po pierwsze okazać, że ta solidarność jest. Oni często, to jest niezwyczajna sytuacja, że ktoś przyjeżdża nawet z Kijowa, a dopiero z Polski. Ale wiem, że to jest dla nich ważne, że to jest taki sygnał, że widzimy to, co oni robią. I celowo dużo o tym informowałem, żeby pokazać, że ta wojna trwa. Że my mamy trochę taką sytuację, często mi się kojarzy, jak gdzieś na przykład ktoś sobie spokojnie pił kawusie w... No bo też trudno inaczej, bo życie się toczy w Wiedniu, powiedzmy, w 16 roku, tak. A ludzie gdzieś byli w okopach, a potem już był inny świat. I mi chodzi o to, żeby to przełamywać. Chcę to przełamywać, chcę mówić o tym, tak ta wojna trwa. Jest ponad 200 tysięcy wojska zmobilizowanych na linii frontu. Linia frontu długa, jak przez całą Europę. Codziennie potrzebne są pociski. Nie ma tych pocisków artyleryjskich. To jest też forma wywierania presji. Dzisiaj na Europę, na świat. Na naszych partnerów na Zachodzie, wczoraj, którzy mniej o tym wiedzą, którzy mniej to doceniają. Którzy mają trochę dalej. Którzy mają dalej i jakby... To jest tak, czy ja ich rozumiem? Rozumiem. Czy się z nimi zgadzam? Nie. Ja rozumiem, dlaczego oni tak robią, bo oni są daleko, bo im się wydaje, że to jest wojna w filmie. Tak. I mogę powiedzieć jedno, w tej wojnie jest coś filmowego. Ona jest naprawdę jak najgorsza wojna w filmie. I naprawdę jest tak, że staram się wrzucać w media społecznościowe, pokazywać, żeby tego nie zostawiać tak po prostu, żeby się nie przyzwyczaić, a z drugiej strony wiem, że natura ludzka jest taka, że ludzie się przyzwyczajają, żeby nie zwariować. No i trzeba z tym walczyć po prostu, jakoś to przełamywać, to takie straszne przyzwyczajenie. Ale dlaczego to wszystko się dzieje? No bo to dotyczy bezpośrednio polskiego bezpieczeństwa. Jest dzisiaj jasne, jeśli Putin miałby jakiś istotny sukces na wojnie w tym roku, to następnym etapem będzie dociśnięcie Zachodu w sposób bezceremonialny absolutnie. Zachód nie jest dzisiaj gotowy na produkcję amunicji, broni w taki sposób, żeby dorównać Putinowi. Putin przestawił wszystko na machinę wojenną. Ja wiem, że ludzie myślą, że prawdziwe wojny to były, a teraz to... Ale to jest właśnie taka prawdziwa wojna. Jak Hołownia powiedział, marszałek Sejmu, o Putinie w taki, jakiś taki brutalny sposób, wszyscy się oburzyli, bo taką wrażliwość nałożyło. A ja myślę, że gdyby tak ludzie mówili o Hitlerze więcej w 1938, może jeszcze na początku 1939 roku, to może by to się inaczej potoczyło wtedy i że trzeba po prostu pokazywać to, jak to naprawdę wygląda. Nie? Wczoraj był super wtorek, te prawybory w Stanach Zjednoczonych. Rosja bardzo czeka na wybory w Ameryce. Dla Rosji to jest główny scenariusz, najlepszy scenariusz, żeby w Ameryce, żeby zdemobilizować Amerykę. Bo dla nich optymalny scenariusz jest taki: przełamać linię frontu na Ukrainie, pokazać w Ameryce, że Zachód nie daje rady, zagrać na kandydata najbardziej chwiejnego, bo ja nawet nie wiem, jaki do końca jest Trump. Nie należy do tych ludzi, którzy mają na pewno wszystko źle. Może i dobrze, tylko problem w tym, że jest kompletna niestabilność. Nie? Zagrać na tego kandydata niestabilnego i zbudować nową linię podziału w Europie gdzieś na kilka lat między Rosją a Zachodem, gdzieś na granicy Ukrainy. To jest ich marzenie. Przez 2-3 lata się dozbroić i ruszyć dalej. To jest obsesja Putina, który jest człowiekiem, który dużo już w życiu, który w jego przekonaniu dużo już nie zrobi, może tylko postawić tę kropkę na D, i on stara się zgwałcić Europę Środkową, przywrócić. To jest jego obsesja. Nam jest to trudno zrozumieć, bo ludzie Zachodu, a Polacy w dużym stopniu stali się już ludźmi Zachodu,
mówią, ale o co chodzi, nie? Mhm. A on ma w głowie imperium, ma w głowie Związek Sowiecki, ma w głowie powrót do tamtych czasów. Do Wielkiej Rosji. I, i metody, które jest gotów stosować. Proszę powiedzieć, bo tutaj na miejscu też dużo się dzieje. Pan był odcięty przez tę wizytę na Ukrainie, natomiast tu temat rozliczeń nie schodzi z, że tak powiem, z pierwszych stron gazet. Cały czas słyszymy o kolejnych komisjach, kolejnych wątkach, kolejnych podsłuchach. Oprócz Pegasusa mamy jeszcze teraz kolejny program Hermesa i podsłuchiwania. Znaczy podsłuchiwanie było jakąś obsesją tamtej władzy, no większą właśnie niż gdziekolwiek i kiedykolwiek. Mm-hmm. I to jest absolutnie jakieś chorobliwe. Takie miałem myśli, kiedy o tym czytałem. Drugi temat zasadniczy. Jest takie powiedzenie: w miłości kochać znaczy kontrolować. Może oni się tak kochali, że musieli się kontrolować, bo to już siebie dochodziło do wewnętrznej kontroli. Nawzajem siebie, opozycję, dziennikarzy, biznes, wszyscy wszystkich podsłuchiwali, no ale to nie jest na żarty, bo łamali prawo. I teraz niech sobie każdy odpowie, czy chce takiej władzy. Jeśli nie, to muszą być rozliczenia. Ale już Polacy powiedzieli, że nie chcą tej władzy. No właśnie. Przy wyborach, nie wiedząc o tym, co się działo w środku. Muszą być rozliczenia. Myśmy te rozliczenia obiecywali. Kto tam był motorem tej inwigilacji? Pan zna parę osób z PiSu. Pan wie, co to za ludzie. Czy można powiedzieć, że... Ale nie szukajmy w ławach poselskich tam w dalszych rzędach. To może też, ale to była kwestia przywództwa. Jarosław Kaczyński takie sprawował przywództwo. On ponosi za to odpowiedzialność. Mhm. Bo to ludzie mają też taką tendencję, żeby gdzieś tam dalej szukać. Dalej to byli wykonawcy. Natomiast system władzy w PiSie był systemem opartym o bardzo twarde przywództwo Kaczyńskiego i jego osobiste decyzje. Tam się oczywiście coś mogło zdarzyć bez niego, ale jak już te tematy wychodziły, to on już na pewno kontrolował. Więc w takiej fazie zaawansowanej wszystko było pod jego kontrolą, za jego zgodą i wiedzą. I on za to ponosi pełną odpowiedzialność polityczną. Nie ma co udawać, że jest inaczej, bo wtedy byśmy tkwili w jakiś... Sami byśmy siebie oszukiwali, nie? Mm-hmm. Ale ja uważam, że to jest trudno, utrzymać to napięcie. Moja misja na przykład jest też tłumaczyć, mówić: tak, teraz jest okres, jeszcze parę miesięcy na pewno, rozliczeń i rozliczeń z wnioskami. Przepraszam, bo rozliczenia nie są tak po prostu po coś, tylko rozliczenia są... Nie są tak po prostu po nic albo z zemsty. Rozliczenia są po to, żeby w państwach o takim systemie autorytarnym, z jakim mieliśmy do czynienia, żeby to się nie powtórzyło. Czyli dla nas jest bardzo ważne wyłapać mechanizmy, które prowadziły do tego, że państwo z demokratycznego osuwało się w autorytaryzm. I jeżeli ja bym czegoś chciał, chciałbym czegoś więcej niż rozliczeń, bo chciałbym jeszcze wniosków, co robić, żeby tego, żeby tego nie było. Bo to jest jakaś... Bo żyliśmy przez 30 lat w demokratycznym państwie. Mieliśmy przekonanie, że pewne rzeczy są już ustawione i nagle się dowiadujemy, że cały kraj był na podsłuchu. I nagle się dowiadujemy, że kraj był rozkradany przez ekipy. A który z tych wątków jest dla pana najbardziej interesujący albo intrygujący? Czy to, co się działo się w Orlenie, czy wybory kopertowe, afera wizowa, Pegasus, Hermes, no bo tego jest wielkie mnóstwo. Mhm. A dobra mi pani pytanie zadała, bo szczerze mówiąc nie myślałem, czy jest jakieś, czy mam jakąś taką wewnętrzną kolejność. Ciekawość też taką, która... Bo to są bardzo piętrowe sytuacje. My cały czas jesteśmy, wydaje mi się, na szczycie tej góry lodowej. Oni próbowali złapać władzę przez dwa elementy. Całkowicie zdominować media. I to im się mogło udać i udało częściowo tylko w odniesieniu do mediów tych rządowych. I drugi element to są sądy i prokuratura. I oni w tych dwóch elementach, i te dzisiaj widzimy, że to były najbardziej toksyczne punkty. Oprócz tego faktycznie to powszechna inwigilacja, która jest cechą systemów autorytarnych, totalitarnych, to jest coś dla mnie nowego, bo na przykład, szczerze mówiąc, myślałem, że to ma troszkę mniejszą skalę. Wiedziałem, że to robią, bo obserwowałem ich od lat, ale no, myślałem, mniejsza skala, nie? Tak. Wybrane przypadki będą się potem jakoś bronić, tłumaczyć. Nie? Pan był inwigilowany? Nie wiem. Nie dzwonił pan do kolegów zapytać, czy jestem na liście? Nie, zawsze zakładałem, że mogą to robić. Nie mam nic do ukrycia. No ale czasami to są osobiste historie, z których nie chcemy się zwierzać, nie wiadomo komu. No co się dowiedzą, że się pokłóciłem z żoną, czy coś. Tak. No to się dowiedzą. Nie jestem normalnym człowiekiem. Nie, no przecież, że ktoś mnie wkurzył. Okej. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni systemowo łamią prawo i podmywają poczucie bezpieczeństwa obywateli. Że ludzie widzą, że nie mogą się czuć bezpieczni. No i to jest istota rzeczy.
że państwo, które ma zagwarantować, co państwo ma zagwarantować, na co człowiek liczy. Człowiek no ale którą komisję z wypiekami na twarzy będzie pan oglądał? Albo które, który wątek śledził? Mnie ciekawi ta wizowa, ale z profesjonalnych powodów, bo widzę, jak oni uwikłali służbę zagraniczną w swoje interesiki, ale też widzę, to jest ciekawe, bo wie pani, co wychodzi z tej służby, jak się słucha tej komisji wizowej, wychodzi, że wielu dyplomatów, tych konsulów i tak dalej walczyło z systemem, że to wiesz, że w Polsce się wytworzył taki system, że ludzie walczyli z nimi, nie? Znaczy po cichu, tak jak mogli, tak gdzieś mówię. Wysyłali informacje, starali się stawiać opór, to było wszystko. Także na przykład z tej komisji wizowej tak wychodzi pół na pół, bo jest tu widać, jak się przykleiło to takie bandziorstwo do państwa, ale widać też, że ci dyplomaci zawodowi, niektórzy próbowali i to, co mogli, to robili. Czuli się oczywiście, wiadomo, dyplomata czuje się kompletnie bezradny, jest gdzieś tam daleko na placówce, nie ma nawet z kim pogadać, nie? Poradzić się, jak postąpić, ale oni jakieś procedury jednak stosowali i pilnowali, żeby to towarzystwo z PiS-u na nich tak nie cisnęło, nie? Proszę powiedzieć jeszcze na koniec fenomen pana Obajtka, bo wczoraj usłyszeliśmy o tym, że kolejny wątek związany z tym nazwiskiem. O tutaj myślę, będzie jeszcze bardzo dużo. Wynają detektywa za 1 000 000 złotych po to, aby śledził posłów opozycji. W ogóle niezłe, nazwiska są znane, więc to nie jest żadna tajna informacja, za kim detektyw chodził. Wiadomo, że to jest wszystko niezgodne z prawem, ale w ogóle w jakiej sprawie? Myślę, że sprawa Obajtka, że Obajtek w takim rozumieniu wejdzie do historii, że był takim groźnym dyzmą tamtego systemu, który dużo osobiście na tym, jak widać, zarobił i był też instrumentem w rękach władzy. Oni go tam zamontowali po to, żeby rzeczy, których nie mogli robić przez instytucje, robić przez bokiem, nie? No to widać, że oni by chcieli to robić, już zamontowali wszystkim podsłuchy, jeszcze chcieli wiedzieć, gdzie chodzą, ale już nie było jak wynająć detektywa, to mówię Obajtkowi, to ty wynajmij. Ale to jest po prostu... I Obajtek robi wszystko, co mu kazano? No, wygląda na to, że tak, dlatego że... A przy okazji sam chciał się też czasami pokazać, więc sam wpadł na pewne to dzisiaj widać tam, że jakieś sobie pieniądze wymieniali, tak. Ten temu wysłał, tamten mamę zatrudnił. Jakieś... Zmieniał nazwiska matki, tak. Matce zmienił nazwisko, no dobrze, że imienia matce nie zmienił. I to jest... To są takie sytuacje, kiedy jest śmiesznie i strasznie, nie? Bo z jednej strony teraz widać, mnie to śmieszy, przepraszam. Tak, mnie też, no bo że ktoś zmienia mamie nazwisko, nie? Dalej co miałby zrobić? Za 1 800 000 dodam, to coś jest nie tak, nie? Ale doczekamy na więcej jeszcze. Ja wiem, że pan musi kończyć, tak. Bo ma pan kolejne rozmowy w jakichś innych redakcjach. Nie, lekarza akurat. A lekarza, to do zdrowia. Dziękuję życzę bardzo. W takim razie. Dziękuję bardzo serdecznie.